Ze mną Karol Danielak. Dobry wieczór, Karol. Witam. Przede wszystkim gratulacje. Jakie to uczucie pokonać lidera? No i generalnie chyba ty też dzisiaj zadowolony, bo napocząłeś lidera. Był taki plan, żeby uderzyć, czy tak po prostu naszło na nogę? Był taki plan, bo poczułem taki impuls przed tym rzutem, że może taka sytuacja się wydarzy, że ta piłka mi spadnie przed pole karne. I jak już ją widziałem, to że niczym więcej nie myślałem, tylko żeby dobrze ją trafić, dobrze uderzyć. I tak wyszło. No, cieszę bardzo to zwycięstwo, że z drużyną z pierwszego miejsca potrafimy wygrywać w dobrym stylu i teraz czekamy już na kolejną mecz. Powiedz mi, jak w tej chwili wygląda morale w drużynie, bo no, Beniaminek i dwa zwycięstwa z rzędu to chyba najważniejsze. Teraz przed wami, no co by tu nie mówić, no seria trudnych meczów, bo jedziecie do Kalisza na Puchar Polski, a potem mecze z aktualnym mistrzem Polski, później wicemistrz, więc no seria trudnych meczów, ale chyba skoro lider pokonany, no to nie ma czego się bać. Dokładnie, nie ma czego się bać, aczkolwiek każdy mecz, jak widać w tej lidze, jest ciężki. My do każdego oddzielnie się przygotowujemy, analizujemy każdego przeciwnika, ale i z każdym można wygrać. To pokazał dzisiejszy mecz i tak samo chcemy, żeby było w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.